Dzień dobry, dzisiaj temat troszeczkę inny, no bo nie recenzja, ale będziemy skupiali się w pewnym aspekcie na tej płycie autorstwa O co chodziego. I ona tam sobie będzie leżeć. Chciałem porozmawiać na temat specjalnego koncertu, który O co chodzi ogłosił na swoim Instagramie. Wraz z nim ogłosił również to, że ta płyta będzie miała swoją wersję deluxe, której okładkę możecie teraz zobaczyć na ekranie. I jak możemy przeczytać w ogłoszeniu, 31.01.2025 rok, dropimy The Grind Deluxe. Dokładnie tego samego dnia spotkam się z wami tylko raz, żeby świętować premierę płyty w warszawskim klubie Progresja i zagram te numery pierwszy raz na żywo. Wytłoczymy 2020 płyt wersji deluxe, które dostaniecie za free, kupując bilet na gig. Możecie zdobyć je tylko tam, tylko tej nocy. Płyt będzie dokładnie tyle, ile biletów na koncert i to jedyny sposób, żeby je zdobyć. Nigdy nie trafią do regularnej sprzedaży. Link do wydarzenia wrzuciłem na stories. Start sprzedaży biletów jutro. Z mojej perspektywy to będzie dzisiaj, bo dzisiaj to nagrywam. Czyli dnia 11 grudnia. Jaram się, że możemy być w tym razem. Klip wylądował na YouTube, bo błagam, lecimy z tym wysoko. TT for life. I teraz tak, chciałem zacząć od tego, że wydawanie płyty przy okazji promowania swojego koncertu, czy tam odwrotnie, nie jest najlepszym pomysłem z tego względu, że to po prostu wspiera rynek resellerów, czyli osób, które po prostu odsprzedają płyty na rynkach wtórnych, czyli na przykład na portalach aukcyjnych takich jak Allegro, OLX, Vinted, czy chociażby wspiera ich na różnego rodzaju grupkach na Facebooku, na których ludzie sprzedają swoje płyty. Sam kiedyś należałem do takiego grona, więc uważam to za dosyć słabe. Ponadto tylko 2020 sztuk biletów i tym samym płyt będzie trafiało do sprzedaży, czyli właściwie z mojej perspektywy trafiło do sprzedaży. I biorąc pod uwagę jednego z najpopularniejszych raperów w tym kraju aktualnie, czyli O co chodziego, ta pula jest niezwykle mała, ona jest żenująco niska. Sam O co chodzi mógłby tych biletów opchnąć 10 tysięcy i myślę, żeby się sprzedały do dnia koncertu włącznie. Wiele osób chciało na przykład kupić samą płytę, a nie chciało brać udziału w koncercie, bo chociażby, no nie wiem, nie lubią brać udziału w koncertach, nie interesuje ich muzyka na żywo, tak jak mnie chociażby, natomiast no, nie dostali takiej opcji. Żeby otrzymać tą płytę, trzeba będzie pojechać na koncert do Warszawy, odebrać ją i tam wrócić z powrotem, jeżeli nie jesteście z Warszawy. Średnio opłacalne. Pojawiły się też głosy na oficjalnej grupce labelu 2020, że płyty będą wysyłane. Jeżeli ktoś po prostu nie chce brać udziału w koncercie, może kupić tylko bilet i w tej cenie wyślą mu płytę do niego. Okazało się to być nieprawdą, ktoś sobie po prostu to wymyślił. Taka deklaracja nigdy nie miała miejsca. No i dochodzimy tam powiedzmy dzisiaj do godziny 14.59. Ja siedzę sobie na przerwie w robocie, mam zamiar zakupić dwie sztuki biletów na koncert w Warszawie, tylko po to, żeby faktycznie pojechać, odebrać płytę. Tak artysta zdecydował, no to ja się powiedzmy jakoś tam dostosuję, mimo że pasuje mi to tak sobie. Tylko problem jest taki, że w momencie, kiedy wybiła 15 i ja odświeżałem zarówno aplikację, jak i przeglądarkę, nie mogłem kupić biletów. Dopiero po chwili pojawiła się opcja zakupić, próbowałem wziąć je z pierwszej puli. Nie udało mi się, dopiero w koszyku po podaniu wszystkich informacji, a tam jest chyba bodajże 6 albo 7 kroków, żeby uzupełnić wszystkie dane, łącznie tam z potwierdzeniem regulaminu i tego typu rzeczy, dowiedziałem się, że tych biletów nie ma, że ja ich po prostu nie mogę zamówić. Więc spróbowałem jeszcze raz z czwartą pulą. Ponownie wyskoczył mi komunikat, że biletów nie mogę zamówić. Wybija godzina 15.01, biletów już nie ma. Strona organizacji, która sprzedawała te bilety, ona się wydzieliła tak szybko, że tak naprawdę nie wiadomo, kiedy te bilety się wyprzedały. Samo co chodzi na swojej relacji mówi, że sold out nastąpił w 20 minut, w co ja osobiście nie wierzę, bo minutę po rozpoczęciu, a nawet troszeczkę szybciej, ja już nie byłem żadnych biletów z żadnej puli kupić, co tylko i wyłącznie potwierdza moją teorię o tym, że jakby chciał, to na spokojnie sprzedałby te 10 tysięcy biletów, gdyby dodatkowo dołączał do tego płytę. I ludzie się z tego względu, że chcieli kupić, a się nie udało, bo chociażby przez błąd strony, czy przez niemożliwość bycia o godzinie 15 przy telefonie, komputerze, czy innym urządzeniu mobilnym, aby zakupić bilet, jest zmuszona w tym momencie kupować bilet od osób postronnych. Co ciekawe, te osoby nie mogą sprzedawać biletów po zawyżonych cenach, przynajmniej w teorii, z tego względu, że jest to nielegalne. Tylko wyobraźcie sobie, że pojawił się taki jeden Maciek z drugim, który tych biletów nakupił 4, jak sam mówi, chciał po prostu, aby on i jego koledzy mieli te bilety i mogli sobie elegancko pójść na koncert i każdy brał zapas w momencie, gdyby temu drugiemu się nie udało ich kupić. Kupili praktycznie wszyscy, a czy tam wszyscy, nieważne. W każdym razie mają więcej biletów niż jest osób chętnych. No i w tym momencie oni te bilety po prostu sprzedają.
I takie podejście sprawiło, że tych biletów nie wystarczyło dla osób, które chciały, ale wydaje mi się, że ich nie wystarczyło z powodu tego, że artysta, czy tam jego management, czy ktokolwiek inny, kto się tym zajmuje, nieważne, bane, zaniżył diametralnie liczbę chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w takim wydarzeniu, w wyniku czego biletów po prostu nie ma. I dochodzimy do momentu, w którym osoby, które chciały kupić bilet i powinny móc go kupić, nie mogą go kupić, bo albo tych biletów nie starczyło, albo strona się wysrała, albo ktoś zamówił tych biletów więcej niż potrzebował, co w sumie pokrywa się z tym pierwszym, że biletów nie starczyło. Wiele osób narzekało i dalej narzeka, że tych biletów było niewystarczająco, że chcą kupić, i dosłownie kilkadziesiąt osób deklaruje się, czy to pod postem o co chodzi, czy pod postami na grupce, że oni chętnie bilet zakupią od osoby, która kupiła ich więcej. Chciałem teraz właśnie przejść do tego stories. Sold out w 20 minut, dziękuję za wasz support i tak mocno. Szczerze nie spodziewałem się aż tak dużego zainteresowania. To jest zwykłe pytanie robienie ludziom wody z mózgu, bo będąc jednym z najpopularniejszych HPL w Polsce, sprzedać 2020 biletów to nie jest żaden wyczyn. To chyba najszybciej wyprzedany koncert w mojej karierze. Jakbyś sprzedał więcej biletów, to możliwe, że nie sprzedałby się tak szybko. Także no, sam sobie wyśrubowałeś to na akurat ty albo twój management. Mnie to obchodzi. Nie mam możliwości zorganizowania tego w większym miejscu tego samego dnia, ale w związku z waszymi wiadomościami pracujemy nad drugą datą. Kocham z całego serca i jeszcze raz dziękuję za wszystko, o co. To jest po prostu... Tak się po prostu nie robi. I ja wam powiem, dlaczego to jest zje... Mianowicie, jak wejdziemy sobie w post, który teasował to wydarzenie dzień wcześniej, czyli dnia 10 grudnia, dokładnie tego samego dnia, czyli tam 31 stycznia, spotkam się z wami tylko raz, aby świętować premierę w Warszawie. Czyli to wygląda jakby od początku było zaplanowane jako akcja marketingowa, że rzucimy 2020 biletów, że płyty będą oczywiście do tego w cenie biletu. Najtańsze bilety zaczynały się od 120 zł, więc za tą kwotę można było pójść na koncert, się pobawić, jak i zgarnąć płytę. No, a potem jak się już wszystko sprzeda i ludzie będą mówić, o ja nie zdążyłem, nie, halo, kupię bilety, szybko, halo Maciek, dwa razy drożej, nie mam problemu, kupię bilety, żeby pójść na mojego ulubionego rapera, jestem największym fanem, zorientował się i stwierdził jednak, że pracujemy nad drugą datą. I uwaga, na następnym kafelku czytamy, druga i ostatnia data to 2 lutego 2025 roku, nie będzie więcej terminów, nie będzie więcej miast. Zobaczymy, bo jeżeli to się sprzeda bardzo szybko, to niewykluczone, że ej słuchajcie, to jest w ogóle najszybszy moment, kiedy ja sprzedałem te bilety, 2020 sztuk, zeszło się tym razem w 15 minut, mimo że nie da się tego zweryfikować, bo strona znowu nie działa. Słuchajcie, nie mam możliwości, żeby tam powiększyć ten pierwszy i drugi koncert, ale rzucimy trzecią pulę i na tą trzecią pulę na pewno załapią się kurwa wszyscy. Start sprzedaży biletów jutro o 15 via, to jest tam agencja sprzedająca bilety. Ja nie będę o niej mówił głośno, bo nie chcę. Jeżeli chodzi o płyty Deluxe, mamy ich tylko 2020 sztuk i są zachowane dla ludzi z pierwszego terminu do Zoba WWA. Więc de facto ludzie, którzy kupili bilety w pierwszej puli, no nie zostali aż tak bardzo wydymani. To pokazuje, że o co chodzi, w ogóle nie szanuje swoich fanów, jest to po prostu słabe. Także no, ja nie mówię tego, bo jestem zgoryczony, bo nie udało mi się dorwać biletów. Ja sobie kupię płytę z Oelixa, tam powiedzmy w lutym. Chodzi po prostu o to, że robiąc przyzwolenia na tego typu akcje, po prostu coraz więcej osób będzie tak robić, bo będzie zauważało, że jest przyzwolenie i można sobie łatwo zarobić pieniążki dzięki czemuś takiemu. To zjawisko nazywa się oknem Overtona i pokazuje, jak ludzie są w stanie przywyknąć nawet do najbardziej niekonsumenckich zachowań. Także no, jeżeli chodzi o ten temat, to myślę, że go wyczerpałem, przynajmniej mam taką nadzieję. Ja się z wami żegnam, do widzenia.